tutaj jest dużo pracy ze zwierzętami i ja jak przeczytałam odcinki, to troszkę się przestraszyłam. Konie to są takie bardzo wrażliwe zwierzęta, które czują totalnie nastrój jeźdźca, więc one były grzeczne, aczkolwiek może nie tak posłuszne, jakbym chciała. Jesteśmy w Kruszewie, gdzie znajduje się schronisko dla zwierząt. To jest bardzo nietypowe schronisko, dlatego że wszystkie pieski są tutaj na otwartej przestrzeni. To jest ponad 500 psów. No i też cała ekipa jest związana z tym miejscem, dlatego że bardzo często tutaj adoptujemy pieski. I mnie się też udało przywieźć jednego pieska, Ryśkę, takiego kundelka rudego, który mieszka teraz w górach. Cześć! Cześć! Szukasz Dawida? Psy to są w ogóle moje takie ukochane zwierzęta, bo od dziecka właściwie albo zawsze psa miałam, albo pies był czy w domu dziadków, więc ja mam duży respekt do psów, ale psów się nie boję. Jest nas tutaj dużo, cała ekipa, która wchodziła tam na teren. Każdy starał się gdzieś tam tych 15-20 psów wokół siebie jakoś z nimi spędzić trochę czasu. Nie, to tylko skaleczenie. Na szczęście ścięgna więzadła. Nieuszkodzone, torebka stawowa cała jeszcze będzie skakać. Cały czas pracuje z nami fantastyczny weterynarz i nawet poza ujęciami tak sami z siebie pytamy, a jak to jest z krowami, a jak to jest z psami. Dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy, jakichś bardzo biologicznych, anatomicznych wręcz. No i to piękne zresztą w zawodzie aktora, że ciągle spotykamy się z czymś nowym, często z czymś, z czym nie mieliśmy kontaktu wcześniej. Przystojny ten weterynarz. Tak? Blondynka. Nowy sezon. Od 27 grudnia w każdy piątek o 20:35 w Jedynce.